Halo, halo drodzy widzowie, siemanko, witam was serdecznie z MMO Piwnicy, jeden z bohaterów gali KSW 88 na łączach, Konrad Rosiński, siemanko. Witam wszystkich. No i co Konrad, powiedziałem na typowaniu, że gdybyś miał pełen okres przygotowawczy, to bym ciebie obstawił w walce z Krystianem, ale z racji tego, że miałeś niepełny, postawiłem na Krystiana, okazało się, że postawiłem na złego konia, a ty zepsułeś moim widzom mnóstwo kuponów. Co ty na to? No co mogę powiedzieć? Musicie po prostu teraz mieć na uwadze mnie przy następnym typowaniu, że tak łatwo skóry nie oddam. I pamiętajcie, że nie przyszedłem tutaj przegrać, tylko przyszedłem zrobić swoją robotę i na pewno będę dawał dobre walki. Konrad, jakie były kulisy, w których dowiedziałeś się o tej walce? No w ostatniej chwili dosłownie ją wziąłeś. Była waga zrobiona, więc byłeś w jakichś przygotowaniach, czy nie? Jak to wyglądało? Znaczy, no tutaj jak wiadomo, to była kategoria 84 kilo, więc ta waga, to ja tam za dużo na co dzień nie ważę, nie miałem z tym żadnego problemu, żeby zrobić wagę. Akurat byłem ze chłopakami na kawie, dostaję informację od menadżera, że jest możliwość skoczenia do Krystiana. Myślę, od razu dzwonię do Michała. Na początku napisałem do Michała, on napisał tylko bierz, bo był przed treningiem. Myślę, no nie do końca byłem pewny, czy on sobie jaja robił, czy po prostu taka szybka, klarowna decyzja. Potem gdzieś tam czekałem, aż skończy trening, żeby potwierdzić to. No i co? I przedyskutowaliśmy z teamem, z Czarkiem, z Michałem i zgodziliśmy się na walkę. I czekaliśmy tylko potwierdzenie Krystiana. Krystian się zgodził. Ja od razu na trening, bo dojeżdżam do Czarka. Czarek, już taktyka ułożona, wszystko. Dograny cały game plan. Byłem w szoku. No i co? I pozostało tylko zrobić robotę. No robota została zrobiona, kurczę, bardzo szybko w zasadzie tutaj, jeśli chodzi o samą walkę, to do niej jeszcze przejdziemy, długo nie będzie omawiania, no bo ona trwała lekko ponad minutę. Natomiast interesują mnie jeszcze te chwile przed. Walka odbyła się w wadze 84 kilo, ty na co dzień walczysz 77 i czy to będzie twoja docelowa kategoria w KSW, bo zakładam oczywiście, że ten kontrakt w KSW pojawił się nie tylko na to jedno starcie. Jak to wygląda? No, kontrakt opiewa na więcej walk, także jeszcze zobaczycie mnie w KSW. I oczywiście, tak jak mówiłeś wcześniej, w kategorii docelowej 77 kg. Tutaj, tak jak wcześniej już wspominałem, to było po prostu zastępstwo na tydzień przed, więc no, nawet jeżeli to byłoby w kategorii 77 kg, to myślę, że za krótki okres, żeby tą wagę było zrobić. Długo się zastanawiałeś sam nad tym, na tej kawie, gdy dostałeś propozycję, czy to była chwila, że jest propozycja z KSW, okej, biorę. Co się działo w twojej głowie? Były jakieś wątpliwości? Znaczy nie było żadnych wątpliwości, tylko głównie tutaj zastanawiałem się, czy, no bo wiadomo, to zawsze podejmujemy wspólnie tą decyzję, nie chciałem tam zbyt jakoś chaotycznie podejmować jej sam, że od razu bierzemy, więc wolałem, żeby potem nikt do mnie pretensji czy żalu nie miał, że na wariata to wziąłem. Wolałem przedyskutować to ze swoim teamem. Jak atmosfera w Radomiu? No Radom słynie z tego, że dzieje się tam dużo, jest tam bardzo głośno i na przykład wczoraj nagrywałem wywiad z Michałem Gniadym, który bił się z Sieksą w walce przed tobą i on mówi, że w ogóle nie słyszał na przykład narożnika, że tylko fakt, że tam Sieksa miał bardzo dużo kibiców, ale on mówi, że usłyszał może z dwa czy trzy razy, co słyszał do niego narożnik przez całą walkę. Jak było w twoim przypadku? No akurat, na mojej walce to słyszałem akurat doping swoich kibiców, a jak walczył właśnie Sieksa, to gdzieś tam już skończyłem rozgrzewkę, no to słyszałem jeden wielki taki huk na sali i myślę, kurde, gdzie ja jestem? I akurat przy tej walce wychodziłem gdzieś tam pod statkę, wyszedłem, no doping naprawdę był mega, mega zajebisty. Więc no, jeżeli, no Radom żyje tym MMO, można powiedzieć, bo nawet na walce Rutka i Patryka, no to hala to naprawdę żyła. Wszyscy na stojąco, głośny doping, nie było słychać praktycznie własnych myśli. Powiedziałeś, że gdzie ty jesteś? No wydaje mi się, że jesteś nareszcie w odpowiednim miejscu. Powiedz mi, takie spełnienie marzeń dla polskiego zawodnika? Zawalczyć na galach KSW?
No myślę, że to na pewno jest gdzieś tam marzenie z dzieciństwa, bo nie pamiętam ile dokładnie miałem lat, nie wiem, może z 14 oglądałem kiedyś KSW i tak sobie pomyślałem w myślach, kurde, fajnie by było chociaż kiedyś raz w życiu tam zawalczyć i mówię, byłbym spełniony, ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz po prostu mam kolejny cel i będę dążył jak najdalej. Co jest tym twoim kolejnym celem? No teraz to na pewno piąć się w górę w tym rankingu, wygrywać kolejne walki, a jak będzie dalej, to zobaczymy, jak będzie szło. Sama walka, Konrad, wszystko w ogóle przebiegało zgodnie z planem do momentu wyjścia do klatki? Tak, wszystko było zgodnie z planem, ogólnie ta cała otoczka w KSW, te... kurde, no byłem w szoku w ogóle, jak tam zajechałem, Czarek tak samo, gdzie on jeździł po wielu galach na świecie, czy UFC, czy innych, no to mówi, że naprawdę był w wielkim szoku, jak tutaj cała organizacja, cała otoczka, to naprawdę jest coś pięknego. Sama walka, no momentalne obalenie, poddanie, wykonana robota. Co czułeś w trakcie tej walki? No w trakcie walki to co mogłem czuć? No na pewno presję gdzieś tam na mnie wywierał. Wiedziałem, że nie mogę dać się zepchać na siatkę, bo to zakładaliśmy, że będziemy spychani na siatkę. No i w sumie co? Byłem już na samej siatce. Jedyne, co mi pozostało, no to wejść po prostu w nogi. No i zrobiłem to, jakoś poszło w miarę gładko. No to poszedłem, można powiedzieć, troszkę tam się podpaliłem, bo od razu chciałem już dusić. To na pewno muszę to wyeliminować w kolejnych walkach, żeby na spokojnie prowadzić ten top walki. No i później gdzieś tam udało mi się skontrolować, no i standardowo podpuściłem do wstania i sobie wykorzystałem ten moment idealnie w tempo. No i zobaczyłem, jak już ręka była jedna wpięta na maksa, zaraz dołączyłem tylko drugą, to wypiąłem, biodrami docisnąłem i już wiedziałem, że jest po wszystkim. Co się działo w twojej głowie w momencie, w którym sędzia przerwał ten pojedynek i mimo tej całej adrenaliny dotarło do ciebie to, że misja wykonana jest? Zwycięstwo w debiucie, można powiedzieć wymarzony scenariusz, no bo wchodzisz na zastępstwo, jeszcze kilka dni temu o tym nie myślisz, a nagle potrzebujesz minuty z kawałkiem, żeby zakończyć zwycięsko swoją pierwszą walkę. Jakie były twoje odczucia, co się działo tam w twojej głowie w tym momencie? No to był mocny wybuch euforii, że tak powiem. No początkowo to w ogóle nie dowierzałem, że coś takiego się wydarzyło. Nie sądziłem, że pójdzie mi po prostu tak łatwo. Bardziej się nastawiałem, że to będzie jakieś poddanie w drugiej rundzie, jak już coś, bo wiedziałem, że Krystian z początku będzie na pewno silny, tym bardziej, że walczyliśmy w kategorii 84 kilo. No ja nie ukrywam tam jakoś. Myślałem, że będę słabiej fizycznie wyglądał na jego tle, ale na szczęście było inaczej. No i dopiero gdzieś tam po walce, tak na dobrą sprawę, bo kilka godzin jeszcze nie dowierzałem w ogóle, co się stało i dopiero gdzieś tam później doszło do mnie. Co teraz dalej w takim razie? Jakie masz sportowe plany? Teraz trochę odpoczynku zapewne, ale podejrzewam, że chciałbyś wrócić jak najszybciej do walk. I kiedy chciałbyś, gdyby to od ciebie zależało, zawalczyć po raz kolejny? Kurde, na ten moment muszę właśnie porozmawiać jeszcze z menadżerem, bo nie mieliśmy jeszcze okazji. Wydaje mi się, no nie jestem skontuzjowany, ani gdzieś tam delikatnie bark naciągnąłem, także wydaje mi się, że trzeba wracać pomalutku do treningów. Jeszcze ten tydzień chciałbym odpocząć, bo czuję właśnie, cały tydzień tak mnie wymęczył psychicznie, że czuję się naprawdę mega, mega zmęczony. Nigdy chyba po walce się tak nie czułem. Taki zmęczony. Wydaje mi się, że chwilę muszę odpocząć, bo tym bardziej, że to jest druga walka w ciągu miesiąca. I myślę, że będziemy coś działać. Będzie trzeba zaczynać przygotowania i teraz do tej walki naprawdę przyłożyć się najbardziej jak się da. Wyłożyć serce na przygotowaniach i cisnąć dalej, żeby dopisać kolejne zwycięstwo w KSW. No właśnie, bo wspomniałeś o tej drugiej walce, to była walka na TFL, z tego co pamiętam. Natomiast gdzieś tam jedyną porażkę, jaką na razie odniosłeś, to była walka o pas Babilonu z Łukaszem Siwcem. Siedzi ci gdzieś ten rewanż w głowie kiedyś do zrobienia, czy jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy na ten moment, jak mam być szczery, no to można powiedzieć, że nasze drogi się rozeszły, więc nie widzę po prostu takiej potrzeby rewanżu. Lubię Łukasza. Gdzieś tam mieliśmy w planach, nawet po walce rozmawialiśmy, żeby sobie pomagać w przygotowaniach. No i nie czuję takiej potrzeby. Jeżeli byłbym gdzieś tam dalej w organizacji Babilon i on tak samo byłby w Babilonie,
Myślę, że taki rewanż miałby sens. Teraz, tak jak wiadomo, ja jestem w KSW, on jest w Oktagonie. Nie widzę po prostu sensu takiego rewanżu. No to jeśli rozmawiamy o przeciwnikach, to czy widzisz kogoś w KSW, z kim chciałbyś stoczyć swoją kolejną walkę? Oczywiście już z tej kategorii docelowej, czyli 77 kg. Jest ktoś taki na pierwszy rzut, że tak powiem? Znaczy, no ja tak kurde całe życie w sumie wysoko mierzyłem i gdzieś tam może zaraz powiedzą, że mi odbiło albo coś. No ale myślę, że chciałbym się zmierzyć z Brian Hoyem. Wydaje mi się, że widzę tam swoje szanse w tym pojedynku. No i nie wiem, jakaś tak walka, no podoba mi się jego styl walki w ogóle i oglądałem już od dłuższego czasu jego walki. No wydaje mi się, że jeżeli by była taka propozycja, to nawet bym się nie zawahał, żeby ją przyjąć, tylko od razu bym klepnął i zaczął po prostu przygotowania pod niego. Ale dałbyś nam cynk teraz, w której rundzie wygrasz i w jaki sposób, żebyśmy mogli obstawić, bo mówię, kuponów poszło bardzo dużo, ja wczoraj cały program musiałem o tym słuchać i no chciałbym się widzom odwdzięczyć, nie? A kurs będzie dobry na ciebie, podejrzewam, w tej walce. No też mi się wydaje, że znowu może być dobry. No ciężko przewidzieć, w której rundzie. Stawiajcie na pierwszą, ale teraz was zaskoczę specjalnie i skończę w drugiej. No, także co, Konrad, dziękuję ci za ten poranną rozmowę. Jak tylko będą jakieś newsy a propos twojego powrotu, to na pewno się z tobą skontaktuję i coś tam wtedy dla widzów nagramy. A z mojej strony, no co, kurde, gratulacje, mega, mega. Mimo że mój typ na kuponie był inny, to oczywiście kibicowałem tobie, bo dłużej się znamy, że tak powiem. No, też się w fajnych okolicznościach poznaliśmy, więc jakby no to tą sympatię miałem do ciebie większą w tej walce, chociaż Krystiana też bardzo lubię. I co, no kurczę, to jeśli będzie opcja cię gdzieś tam pomóc ci w tej promocji w KSW, to zawsze do tego jestem, wiesz o tym. Życzę w takim razie. Wiesz co, fantastyczne jest to, że mówisz, że jesteś najbardziej zmęczony tą walką z wszystkich, a ona tak naprawdę jest jedną z najkrótszych twoich walk, jeśli nie najkrótszą. Znaczy, zależy, bo no w sumie ostatnia na przykład walka trwa 2,5 minuty, ale ogólnie, jeżeli mam być szczery, to ten cały tydzień taki zwariowany był. No, tutaj nie dowierzałem w ogóle, co się dzieje, tutaj przygotowania, wszystko, dużo spraw tak do pięcia na ostatni guzik. No i może to mnie wymęczyło, potem jeszcze nowa otoczka, cała w ogóle, wszystko praktycznie inne, można powiedzieć, to też tak mnie trochę ta nowa otoczka. Też mnie po części troszkę tak stresowała, ale później jakoś się już przyzwyczaiłem. Kiedy tak całkowicie już wyluzowałeś, że tak powiem, że już naprawdę to wszystko z ciebie zeszło? No jak już zważyłem się, mogłem zacząć jeść i zacząć po prostu rekuperacją. Się to już wtedy po prostu mi wszystko oddało, że tak powiem. No słuchaj, Konrad, w takim razie co? Rozmawiaj z menedżerem jak najszybciej. Niech twój menedżer jak najszybciej rozmawia z KSW. Mi się już kończy głos po wczorajszym live'ie, więc zaraz musimy kończyć. I czekamy tu wszyscy widzowie MyMMA i ja na kolejne informacje na temat twojej walki z niecierpliwością. Mam nadzieję, że się odezwiesz, jak tylko będziesz coś wiedział. Dziękuję ci bardzo. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich widzów. Do usłyszenia. Na razie. Siemanko.